Cześć, witajcie. Dzisiaj jesteśmy pod Żurawiem, tradycyjnie, sobota, ale nie będzie to tylko śniadanie, tylko wybieramy się na Nürburgring z naszym przyjacielem Mariuszem, więc jemy śniadanko, lecimy, a po drodze wam powiem, jakie niesamowite atrakcje będą nas czekały na Nürburgringu, bo będzie naprawdę wiele się działo. Nie, tankuję. Tankuję. Stówka. Później będzie 102. A teraz pojedziemy już wolniej, Janek, nie? Bo później mamy spalanie 20 parę. A tak jak jedziemy równo, to mamy 15. No wycieczka do apta była kosztowna. Nie, tam mieliśmy spalanie 15,5. Było w jedną stronę, w drugą 19. Ale spotkaliśmy BM-ki, to jechaliśmy cały czas ponad 300, to było wesoło. A teraz na Nürburgring to pojedziemy spokojnie. Ale oczywiście jak będzie odcinki, będą odcinki bez ograniczeń, też sobie pozwolimy troszeczkę szybciej pojechać. Bo lubimy, a można tam. Ostatni kraj, w którym możemy się dobrze pobawić jeszcze. Na Nürburgring jedziemy, bo nas zaprosił klub GT1, mega ekskluzywny, gdzie są same hypercary. Tam Mariusz będzie miał właśnie okazję potestować naszą Pragę Bohem. Hypercar, który już niedługo będzie w Polsce, więc tankujemy i lecimy dalej. 10 out of 10, let's wait, I've been going big on the base out of state. Do research, check out the back of my place, I rip so heavy, your tech when I take. Still I'm on... Teraz tankowaliśmy w Poznaniu. Ale to jest ostatnia stacja w Polsce, tuż przed granicą, wspieramy polski przepis. Co prawda tylko 9,8, ale lepiej w Polsce. No nie, niemiecka policja lubi niemieckie samochody. Tak, zapytali tylko, czy to prawdziwa. Real up? No, tak. I pięknie. Jedziemy dalej. Jak to jest, że co jedziemy do Niemiec, to pada deszcz i są korki. Tak nas Niemcy witają. Jedziemy 10 razy za wolno. No 10 razy, to jedziemy 27 na godzinę. Myśmy jechali 270, no było okej. Okay. Wiecznie ształ, wiecznie pada. Ale humory nam dopisują. Towarzystwo jest sympatyczne, auto jest fajne. Musimy przetrwać. Tradycyjnie tankujemy. Dobrze, że to RS-8 ma taki duży zbiornik, to przynajmniej zrobimy z 500 km na zbiorniku. Ale trasa jest długa, więc kilka razy musimy się zatrzymać. Najtańszego paliwa nie mają. Nie, nie. 2,36 prawie euro. Tanio nie jest. Nie narzekać w Polsce. W Polsce jest super, lepiej niż w Niemczech. Dolewamy tradycyjnie do pełna, bo nam na dłużej starczy. I spieszymy się na Nürburgring, bo mamy kolację w restauracji świętej pamięci Sabrina Schmidt. Bardzo dobry driver na Nürburgringu, najszybsza kierowca. Tak, była najszybszym kierowcą z kobiet. I 99% facetów też woli od niej. Dojechaliśmy, pogoda nam nie sprzyjała, korki, deszcz, tradycyjnie jak to w Niemczech mówią, że to angielska pogoda, ostatnio mam pecha i to niemiecka. Idziemy zjeść, bo jesteśmy troszeczkę głośni i jutro ruszamy na prezentację Pragi Bohema. A teraz idziemy się posilić, wypić coś, do zobaczenia tomorrow. Witam was w kolejnym dniu. Mamy już poranek, jesteśmy już na Nürburgringu. Idziemy najpierw pozwiedzać Nürburgring troszeczkę, bo jest tu mega dużo ciekawych rzeczy. A później udajemy się do klubu GT1. Zobaczycie naszą niesamowitą Pragę Bohema, więc idziemy na Nürburgring. Zapraszam. Jesteśmy w środku. Centrum dowodzenia, centrum medyczne, jest WRT, zespół, któremu ostatnio kibicowaliśmy na 24-godzinnym wyścigu w Spa, a my idziemy do GT1. KTM, Senna, Praga, McLaren, Pagani. Jesteśmy już w strefie GT1 Sports Club. Mamy tutaj bardzo dużo fajnych samochodów. Za mną możecie zobaczyć McLarena Elve.
Obok mamy całą strefę Pagani. Praktycznie same Pagani i Huayre. Ale my tutaj jesteśmy przede wszystkim dla naszej Pragi i Bohemy. Pierwszy hypercar z Czech. Z dobrych informacji już niedługo taki będziecie mogli zobaczyć w Polsce. Z czego jesteśmy niezmiernie dumni? Będzie to karoseria numer 1, czyli numer 1 trafi do Polski. Tutaj macie naszą Pragę Bohemę, dalej mamy McLarena Senę, a jeszcze dalej, pozdrawiam Kubę serdecznie, mamy KTM-a X-Bow w specjalnej wersji drogowej, więc naprawdę mega wyjątkowe auta. Bardzo dużo tutaj się będzie jeszcze działo. Za chwilę nasza Praga wyjeżdża na rozpoznanie trasy, zrobi pierwsze kółko zapoznawcze, sprawdzą, że wszystko na to, że jest ok, i już za 2 godzinki będziemy mieli przyjemność usiąść najpierw na prawym fotelu, a później zasiądziemy za kierownicą tego niesamowitego auta. Zaraz pojadą. To jest moje ulubione miejsce do oglądania. Ostatnia szykanka przed ostatnim prawym wyjściem na prostą. Tu mamy szybki prawy, będzie dohamowanie i zaraz zobaczymy. Pojadą 4 Pagani Huayre, nasza Praga Bohema i McLaren Senna. Już w oddali ich słychać. Słychać? Słychać? Jedzie Pagani, ale spokojnie, oni jeszcze nie jadą szybko, bo dopiero dogrzewają opony. Jaka jedynka! A teraz jedzie nasza Praga. A i widać, że normalni wyścigowcy, jadą tą szykanę tak jak trzeba. I Senne mamy jeszcze. Poczekamy, aż dogrzeją opony. Za chwilę będą szybkie przejazdy. Nie ta szykana! Brzmi pięknie, ale jadą wolno. Co to widział dobrane przed zakrętem gazu? Nie. Dostanę zawału, jak odjadą. Takie fury, takie samochody, z takim dźwiękiem. Taki dobry tor. Już dogrzali opony, już 3 okrążenia jadą, już by były ciepłe. Jesteśmy tuż przed wyjazdem, takie emocje, że aż mi się język plącze. Jesteśmy tuż przed wyjazdem na nasze okrążenia testowe. Mariusz jest już w samochodzie razem z Tomasem. Tomasz pokaże mu możliwości naszej Pragi Bohemy na Nürburgringu. Świetny tor, żeby pokazać właściwości jezdne tego samochodu. Jest to naprawdę niesamowity tor, z którym mam fantastyczne wspomnienia. Chodźcie, pokażę wam z bliska, jak fajnie prezentuje się, niesamowicie ten samochód. Dodatkowo będziemy jeździli w niesamowitym towarzystwie, bo mamy tutaj Pagani Zonder. Te V12 brzmią fenomenalnie. Pojedzie jeszcze z nami McLaren Senna GTR. No i nasza niesamowita Praga Bohema. Chłopacy już się przygotowują do wyjazdu. Mariusz zamyślony, pewnie jest lekka nutka nerwów. Troszeczkę widać, że się stresuje. Nigdy jeszcze chyba nie miał przyjemności jeżdżenia tak szybkim autem po torze. Bardzo interesują mnie jego reakcje. Chłopacy? Dobrze, dobrze. Przygotowani. Trochę ciasno, ale oni długo jesteście w duży, więc... Nie jest ciasno. Jest okej? Okay? Mariusz mówi, że nie jest ciasno, a weźcie pod uwagę, że ja jestem mniejszy od Mariusza, Tomasz jest wyższy, Mariusz jest wyższy, więc spokojnie chłopacy się mieszczą, więc jak widzicie, panowie z Pragi znaleźli perfekcyjny kompromis między najlepszą aerodynamiką, tak żeby auto było jak najbardziej zwarte, ale cały czas mamy w pojeździe jeszcze bardzo komfortowo. Praga już ruszyła, Huayre też ruszyły. Ruszyło już
cenna GTR. Czekamy za ostatnią fajrą i idziemy na prostą startową. Jesteśmy już po niesamowitych testach na torze. O, był mega fun. Przebraliśmy się tylko z kombinezonów wyścigowych, bo jest ciepło. Tak nam jest wygodniej. Chciałbym wam jeszcze, zanim wyruszymy na drogi, pokazać. Tutaj możecie zobaczyć, jak chłopacy wyciągają nasze luki bagażowe. Niesamowicie to wygląda. Z każdej strony mamy fajny luk bagażowy. 50 litrów przestrzeni bagażowej, gdzie możemy włożyć pełnowymiarowy kask, buty, kombinezon, jak jedziemy na tor, a jakby robimy sobie sympatyczny wypad na weekend, to możemy się w te torby spakować, więc całkiem pojemny bagażnik jak na taki hypercar. Na torze sprawowało się auto naprawdę niesamowite. Warto zwrócić uwagę, że jeździliśmy na oponach drogowych z dopuszczeniem do ruchu i dokładnie na tych samych oponach za chwilkę pojedziemy zwiedzać tutaj drogi Nürburgringu. Będzie to mój pierwszy raz za kierownicą Pragi Bohemy, bo nie miałem jeszcze przyjemności pojeździć po normalnych drogach, więc jestem mega podekscytowany. Samochód prezentuje się niesamowicie, na torze jeździ niesamowicie. Zobaczymy, jak spisuje się na drodze. Teraz ja potestuję. Tak? To jest mój debiut w Pradze Bohema za kierownicą. Więc jak zgaśnie, to się nie śmiejcie. Jechałeś Praga Bohema, Patryk? Tak, pierwszy raz jadę Pragą Bohemą, testuję. Auto jest naprawdę niesamowite. Muszę wam powiedzieć, że nigdy nie jeździłem tak wyjątkowym samochodem. Moc, która drzemie w tym aucie, jest ogromna, ale co jest najbardziej niesamowite, to jeździmy wyścigowym autem, który możemy się poruszać po drogach. Zawieszenie jest tak zestrojone, że jedziesz praktycznie jak normalnym autem. A jak chwilę wcześniej jeździliśmy po torze. No, zaraz wam powiem. Okay. Jak chwilę jeździliśmy wcześniej po torze, na tych samych oponach, bo cały czas jesteśmy na tych samych oponach, auto zachowywało się jak rasowa wyścigówka. Teraz jeżdżę nim po normalnych drogach i zachowuje się tak jak normalne auto sportowe. Oczywiście poza skrzynią, która jest sekwencyjna, jest trochę bardziej agresywna, ale to absolutnie nie przeszkadza w normalnym użytkowaniu i daje niesamowite wrażenia w zjazdę. Okay? Ja mi to pokazuję, że mam jechać w lewo. Przyspieszenie. Kto robi robotę? To była zabawa. Najfajniejsze auto, jakim jeździłem po drodze. Po torze jeszcze nie jeździłem, ale na pewno to też będzie najfajniejsze, jakim jeździłem po torze. Niesamowite. Kończymy naszą przygodę z Nürburgringiem. Naprawdę były ogromne emocje. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie lajka, zasubskrybujcie nasz kanał. Oczywiście dzwoneczek. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dajcie komentarz. Cześć!